Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasiora, to jest kolejna gra na moim kanale Black Dragon Mage. Zaczynamy. Jest to 16-bitowa gra roguelite. A więcej nie będę wam mówił, po prostu zobaczycie. Co my tu mamy? Sunfire Staff, ok, main weapon, huts. Czyli tu mamy główne bronie, dwie, tak? Czy mam sobie jakąś wybrać? Mam wybrać, dobra, będzie, pójdziemy w... Zawsze idę w ogień, to pójdźmy teraz w lód. Może będzie to spowalniać jakoś fajnie. Znaczy zawsze w grach, jeszcze w to nie grałem nigdy. To jest moje pierwsze wrażenie, żeby nie było. I tutaj jakaś czapka. No i stealth run, nie będę tutaj nic kombinował. Możemy tu latać na smokach, nie jest to zwykły taki... zwykła taka gierka. O, właśnie taka, zobaczcie, że biegamy, zbieramy pieniążki, wyskakują na nas potworki. Okej, okay, tu mamy tutorial przy okazji. Tylko jest tu coś nowego, tak jak wspomniałem, możemy chyba zasuwać na smokach. Czekajcie, jak wygląda to strzelanie? Coś się ładuje na pewno, bo nie mogę tak spamować. Nie mogę. Nie, mam trzy strzały, tak? I tutaj krąży to wokół nas. Okej, okay, biegam, zbieram pieniążki, zbieram jakieś te. Spacją możemy robić dasha. Tak, pod Q, E i R możemy mieć coś, jeszcze jakieś skille. Ojojojojojojoj, czyli raz, dwa... wypuszczam i teraz się ładuje. Raz, dwa, trzy i się ładuje. Och, cholera. Mamy potkę jakąś na szybsze bieganie, dobra. No i spróbujmy po prostu przetrwać jak najdłużej. Mamy level. Trochę mi to przypomina Deep Survival Galactic. Deep Galactic Survival, jakoś tak. Też ten sam rodzaj gry mniej więcej. To 16-bitowy, ja lubię 16-bitowe gierki. Dobra, co my tu mamy? Summon Flames, Magic Burning Swords, Controlled by Spirits, czyli jakieś ogniste miecze. Spiral Strike, to jest atakujące, atakujące, to jest magiczne. Shimmering Orbs launched in Spiral around Caster, a czyli wokół nas latują jakieś kuleczki. A to Summon the Flames in a Circle of Fire, czyli kółko ognia. Weźmy to. Teraz powinny wokół nas kule latać takie, tak? Czy... A, pod Q teraz to mamy, dobra. Okej, okay, wystrzeliwujemy po prostu, dobra, rozumiem już. Q. Dobra, czyli wystrzeliwujemy dookoła. O, oh, fuck. Kulki. Latamy, 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 zbieramy. Hop. Hop, hop, hop. Oj, coś oberwałem? Ktoś mi strzelił, ale... Ale jak? Mamy trzy serduszka tylko, o cholera. To nie jest tak, że mogą nas hitnąć tysiące razy. Life Thirst, Health Potion. Rzadkie, rzadkie, rzadkie. To nas po prostu leczy o jeden punkcik życia chyba, tak? Dobrze zrozumiałem. Czy daje nam dodatkowy jedno serce? Magic Diffuser, Power Gain. Plus 3. A tak, mamy plus 1, czyli nie będziemy mieli trzech serduszek, tylko 4. Tutaj Power Gain, czyli wzrasta nasza moc. 3 i projectiles, czyli strzelanie z różdżek plus 3. A tutaj Floridust, projectile speed 2 i charges 1, czyli jedno ładowanie więcej i przyspieszony strzał. Dobra, weźmy to na razie. Czy te niebieskie potki dają expa, czy dają manę jakąś? O cholera. O. Dobra, to więcej zadaje teraz to, co mamy pod lewym przyciskiem myszy. Chyba nam wtedy dupnął ten kaktus, wiecie? To był problem. Hop. Dobra, trochę ich zabiłem tym Q. Hop. Okej, to Q naprawdę dużo bije. O, tu mamy potiony. Dawaj, 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 dawaj. Jest, mamy pełne życie teraz. Pewnie jakbym podniósł kolejną potkę, to by nam to nie dało dodatkowego życia, tylko to jest nasze maksymalne i już. Dobra. Wracamy się po to. Nie no, totalnie survival deep. Galactic, czy jak to tam było? Złoto, czyli zbieramy czerwone punkciki, które coś dają, to są takie rubiny, i zbieramy też złoto. Pasek expa, gdzie tu jest? A, na dole jest pasek expa. Dostajemy go za zabijanie chyba stworów, tylko za to. Epic, epic, rare, dobra, projectile jest plus 2. Cutting force, petting plus 1 i load speed plus 1, a tutaj crit chance zwiększony i attack speed zwiększony. No weźmy to.
Zbieramy sobie to, czy... O, gobliny, jakieś nowe stwory. Czy te rubiny dają nam level? To mnie interesuje. Chyba nam to daje level, tak. Dobra, jestem zajebisty w takie gierki, więc mnie tutaj nikt nie pokona. Ale jesteśmy magiem. Nie da się tu chyba grać żadnym wojownikiem, ani nikim takim. To jest po prostu gra o magu. Summoned Flames. Defense Shield of Frost. O! Use the weaken away cold to the touch. Czyli jak ktoś nas dotknie, to odpycha go zimnem. Mogłoby być dobre. Burning Swords. To by dało nam kolejnego skilla pod E. Magic. Czym się różnią skille magiczne od atakujących? To mnie ciekawi. Może tu manę zużywamy? Chyba tak, sprawdzić to muszę. Dobra, uwaga, używam. A, i to lata wokół nas takie ostrza. Dobra, i zużyło to chyba manę faktycznie. Pyk. Dobra, na razie to są takie leszcze, te zębiaczki mumie. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. U. E. Bo te miecze latają dosyć daleko wokół nas. Ale ładnie to działa. O, ale dostaliśmy expa teraz. Jakiś mocniejszy mobek chyba był. Kolejny level. Warlock range. Health pointy. Dobra, teraz pójdźmy w życie. Mamy plus 1 HP. W ogóle leci czas. Mamy przetrwać 27 minut jeszcze? I wtedy będzie boss, czy o co chodzi? Ja pierdzielę. Teraz mamy utrudnienie, bo wokół nas jest jakiś krąg. Da się go rozwalić w ogóle? Nie, nie da się go rozwalić. Och, cholera. Och, cholera. Dobra, to jest dosyć spore utrudnienie, nie powiem. Okej. Okay. W Deep Galactic Survival przyzwyczaiłem się do tego, że postać atakuje sama, a tu musimy celować. To jest dosyć ciekawe. Okej, okay. Co dalej? Attack Speed. Damage and Reload. Dobra, Epic weźmy. Te pociski nasze przelatują przez moby, więc to jest fajne. A to E zabiera manę, czy nie? Nie, chyba nie zabiera. Nie wiem, co to daje ten niebieski pasek w takim razie. Chyba, że nie zauważam tego jakoś za bardzo. Czekajcie, sprawdzimy jeszcze raz. Teraz E klikam, uwaga. Nie, nie zabiera nam many. Okej, okay, lećmy po te potiony. Zapomniałem, że mam spację w ogóle. A to co dało? Szybsze bieganie, tak? Dobra. Okej, okay. Spację mamy co ile? Co 3 sekundy, no to spoko. Opa, luzik, dobra. Zapomniałem o wielu skillach. Dobra, to na razie będziemy biec po prostu i zabijać, a potem się wrócę po te wszystkie skille. Mamy podjonkę, możemy szybciej biegać. O, i co to daje? Cyk, cyk, cyk. Podniosłem to sobie. Critical hit chyba nam się zwiększa przez to. Jeśli dobrze rozumiem. Czy nie? Życie mamy całe, więc tutaj... A prawy przycisk myszy co robi? O, rzecz w dupę, jasną. Latamy na smoku, moi drodzy. Fajne. Czyli ten pasek ładuje nam smoka i możemy go używać wtedy. Ej, fajne. Wejdziemy w te rzadkie. Spellslinger. Projectile plus 3. Czyli plus 3 pociski będziemy mieli do wystrzelania, czy jak? Kuldo. A tu plus 1 miecz. O, to też dobre. Dobra, lećmy w to. A jak wyłączę prawy? Nie, nie da się wyłączyć. Czyli on musi się zużyć do końca. No ciekawe, takiego rozwiązania jeszcze nie widziałem w tego typu gierkach. Podoba mi się. Życie, co będzie jak wezmę? Nie da się podnieść, okej. Bijemy, bijemy. Ja nadal mam trzy pociski, raz, dwa, trzy. Do tego projectile chyba nie rozumiem za bardzo. Ale to przez mój angielski może być. Kaktusy da się zniszczyć? Chyba nie. One po prostu mają utrudnieć, one rosną, przeszkadzają. Lecimy znowu po te potiony. Siup. Raz, dwa, trzy. I teraz już pod prawym przyciskiem mogę użyć tego smoka? Nie, musimy naładować na maksa.
O, pociony też z nich wypadają, patrzcie. O, nie, na maksa nie musimy, ale teraz 3/4 już mam i mogę. Nie, nie mogę, pokazuje się, ale... Ale nie można, level wbiliśmy. Rarararar, projectiles plus 2. Co to znaczy? Nie wiem. Damage plus 5, o cholera, i reload speed plus 1, a tutaj freeze chance, o, szansa na zamrożenie, to dobre. I attack speed, dobra, na razie wezmę damage, żeby więcej z tej różdżki bić, bo ona jest dobra. Hop. O cholera, o cholera, o cholera. Dobra, uniknąłem tego chyba. O, wow, wow, dupą nam. Okej. Te z hełmami są mocne. No robi się coraz ciężej, nie powiem, że nie. Smoka sobie jeszcze zostawię. Albo dobra. Używamy. Czy ja mogę nad nimi przelatywać? Tak, mogę wtedy nad nimi przelatywać, zajebiste. Tu leci po prostu czas, tak? Ach, fajne. Dobra, zbieramy sobie wszystko teraz. Pyk, 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 życie mamy, więc skupiam się bardziej na... Na zbieraniu tych miksturek niebieskich. Dawaj mikstury, gościu. Dobra, już rozumiem, o co chodzi. Okej, okay. Projectiles to jest, że to pod Q wystrzeliwuje więcej pocisków, a nie nasz lewy przycisk mysz się ładuje na więcej. Okej. Okay. Ta tarcza mogłaby się przydać. Potent Cedar Flask Highly Explosive. Kolejny skill pewnie, tak? Czy to na smoka jest skill? Summon the flames in a circle of fire. Dobra, tą tarczę pójdziemy tak w razie czego, jakby ktoś do nas... A, to jest R. Ja odpalam i wtedy wszystkich odrzucamy, dobra. Okej, czyli to jest w krytycznych sytuacjach, jak już mamy problem naprawdę duży. To wtedy tego używam. Okej. Wszystko jasne. No to Q jest naprawdę rewelacyjne. Obszarowe. Dosyć szybko się ładuje. No i teraz mogę na przykład R kliknąć właśnie i wszystkich odrzucam. Ciekawe. Wybieramy sobie mikstury. Okej, to myślę, że jak uda nam się przetrwać tyle czasu, to właśnie tyle sobie nagramy odcinka. I potem stwierdzimy, czy to jest dobra gra? Czy nie? Na razie nie będę nic mówił. Pod sam koniec, zobaczycie moją opinię. Okej. Okay. Frostborn Damage Duration. Frostborn. Nie wiem, do czego to się odnosi, ten damage, na przykład Duration. Frostborn. Czy to jest ta tarcza właśnie pod R-ką, czy to jest coś innego? Bo tu ma inną ikonkę niż tam. Pick up range, czyli większy zasięg podnoszenia. Plus 2 charges naszej różdżki, niby. Tego też nie rozumiem do końca. To mogliby lepiej właśnie wyjaśnić, tak? Chyba, że po prostu jestem głupi, ale to też jest szansa taka. Dobra, weźmy to. Cyk, 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 odbijaj ich, odbijaj, bam, bam. A, i to im zabraża? Zabiera ten, HP jeszcze, dobre, i zamraża. No dobra, ta tarcza jest naprawdę... Okej, zbierzmy ich tu wszystkich w jedną stronę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze troszkę. Jednej mikstury mi brakuje, hop. R-kę odpaliłem, można wszystkich odpychać, patrzcie, zarąbiste. Dobra, lecimy po tą miksturę i odpalam smoka. Pyk. Czy ten smok się zużywa po prostu? Tak, czyli... Trzeba spamować po prostu tym atakiem. Okej, okay. Zbieramy teraz wszystko po nich, to co pozostawili. To dosyć sporo tego tu jest. I tu jeszcze. Dobra, mamy to, level kolejny. Pick up range, sword count, health potion. Health potion daje plus 2 wtedy. Więcej mieczy. O, skrzyneczka jakaś.
Co to jest? Wypadły rzeczy, o, spore expa. Czy ktoś nas walnął właśnie? Och, cholera. Och, cholera, dobra, ja zapominam o tym lewym przycisku myszy, to jest największy problem. Na takie sytuacje, jak są te kręgi. O, fuck, ktoś mnie uderzył. O, bo takie kule teraz latają do nas, och, cholera. O, cholipko. Dobra, 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 to nie jest takie łatwe. O, fuck. Życie? Dobra, 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 dobra. Mamy to? Okej, okay. Teraz trzeba coś w obronę iść. Score count plus 2, uuu, dobre. Idziemy w te miecze. Ouu, shit, miecze, 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 dobrze. Te kule są najgorsze, powiem wam, bo ledwo je można zauważyć. Wylamy tym. Smoka zaraz będziemy mieli. O, cholera! Uhuhu, 2 HP mam tylko. Dobra, 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 jakieś życie jest tutaj? Tu? Nie, te kule są masakryczne, uwaga! Dobra, trzeba chyba przez nie tylko i wyłącznie przeskakiwać, nic innego nie działa. Dasz! O cholera, zabrał nam... Smoka mamy, dobra, pięknie. I leczymy się przy okazji. No, powiem wam, że było blisko już teraz. Leczymy się i szukamy potionków teraz, dobra. Czyli jednak to, że potionek daje 2 serducha, a nie jedno, było dobrą opcją, mogłem to wybrać wtedy. Attack speed zmniejszony, ale walk speed większy. Są takie małe liczby, że aż mnie to trochę zniechęca, ale wiem, że to jest dużo. Damage plus 15, dawaj to. Lecimy. Lecimy pod potiona. O cholera. Dobra, 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 poszło. Mieczyki odpalamy. O, ale mi dupnął. Nie zauważyłem go. Cool. Trochę się gubię w tych skillach, bo jest ich dużo. Ale dobrze, bo przynajmniej sporo zależy od nas. Musimy celować, to jest najważniejsze, i klikać te guziki, a w innych grach tego typu, żebym nie powtarzał się z Deep Rock Galactic znowu. Właśnie nic nie trzeba używać, to jest trochę słabe. Pobiegamy. R-ka, ku. Nie, no chyba i tak dobrze nam idzie jak na pierwszy raz, co? Tego smoka muszę sobie naładować na maksa przed kolejnym jakimś dziwnym atakiem. Trochę złe jest to na pewno. Może będę od razu komentował tą grę, bo tak potem zapomnę tych wszystkich rzeczy na bieżąco lepiej. Słabe jest to, że pod Q jest ten skill, bo ja muszę biegnąc w lewo, czyli trzymając A albo W, muszę puścić, żeby Q kliknąć. Wolałbym, żeby to było pod innymi guzikami. O cholera, o cholera, o cholera. Ej, no odpaliłem R-kę, dlaczego nie zadziałała? Może za późno. Dobra, muszę serducha znaleźć, bo to się źle... Jest serducho, jest serducho. Róbmy kółko teraz. Zbierzmy serduszko, zbierzmy potiona znowu. O cholera, co się dzieje? Mam full HP. Jakaś noc się zaczęła. O cholera, bossa chyba mamy. O man. O cholipka. Dostaw mnie. Smrodzie ty. O, shit. Zabrał nam jedno życie i to tak na stałe. O, fuck. Dobra, dawaj, dawaj, ładujemy smoka, ładujemy smoka. To jest dobra opcja. Ucieczka. O, R-ce muszę pamiętać. Dawaj tego smoka tam. Gdzie jest HP w ogóle tego smoka? O cholera. Gdzie jest HP tego bossa? Coś mi się wydaje, że... Au, nie ma, cholera, 2 HP. Nie, nie uleczymy się już, bo to jest jakby na stałe. Fuck, zabierane HP. Dobra, odbiłem go R-ką jeszcze w ostatniej chwili.
Zabijaj, zabijaj, zabijaj. Dawaj mi szybko życia. Życia mi dawaj. Tam jest, tam jest, tam, tam. Szybko! Dawaj, przedostań się tam. Dobrze. 2 HP mamy teraz. Dobra, 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 dobra. Na nas leci teraz. Ja mam R-kę jakby co. O cholera, nie zdążyłem kliknąć. Kur. Skupiłem się na czymś innym akurat. Ale dobra, nie zabrał manu całego życia, czyli przywraca nam do 2, a ja mogę znowu wziąć potkę i level przy okazji. Wow. Chwila wytchnienia. Walk speed, reload speed, freeze chance, attack speed. Dawaj to, zamrażanie. No trochę wolno chodzi mi, nie powiem. Dobra, omijamy, omijamy. Skupmy się na tym dużym bossie. Strasznie długie tu są misje, to jest problemem. O cholera, R-ka, R-ka, R-ka. Dobra, w ostatniej chwili. Dziwne, że nam zabrał tak na stałe to HP. To jest problematyczne. Zaraz nam się potionek naładuje i będziemy mieli smoka, ale mówię, zostawiamy go na taką krytyczną sytuację. Kolejna rzecz, gubię swoją postać, jak dobiegam do granicy. Bo zawsze postać latała za... znaczy kamera lata za postacią. Jak zbliżamy się do granicy, to przestaje to być widoczne jakby. Teraz zobaczycie, o co chodzi, jak odbiegnę od granicy. Oho, kolejny krąg, dobra, i tu by się smok przydał. Cholera, nie ma tu kulek. Jest, 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 jest tam. Tyk, speed. Bierzemy to. Dobra, na razie jeszcze nie używam. R-ka. Mamy level. Walk speed. Health points. Pięknie. Na razie nam się to nie przyda, że potek daje 2 HP, bo mamy tylko 2 HP, więc jak stracę to drugie, to już i tak nie żyje. Więc walk speed weźmy. Dobra. Mamy smoka w razie czego, więc trzeba o tym pamiętać. Oj, 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 oj. Bardziej do środka muszę pójść. Bardziej do środka. Cholera. Dobra, R-ka. Przebijam się przez wszystkich. Oh shit. Dobra, przeżyłem to jakoś, nie wiem jak. Kolejny, kolejny, kolejny. Szybkie bieganie. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Nie wiem jak ja to omijam wszystko, ale jakoś się udaje. Cholera, no użyłem R-ki, dlaczego nie zadziałało? Może na te kule nie działa? Oh shit, to nie byłoby fajne. Dobra, level mamy. Już myślałem, że umarłem. Health points, nie, to nie są życia. Molten Golem? Damage plus 35, ale walk speed 1. O ja pierdzielę. Nie, nie zmniejszymy sobie tak chodzenia. Ale ciekawe to jest. Dobra, niech będzie to na potem. Nie, to dało nam 2 HP, ale zajebiste. Dobra, to ja mogłem to wcześniej wziąć. Okej, 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 okej. Używamy. Muszę pamiętać o tym smoku w razie czego. Jakbyśmy byli w krytycznej... Oj, R-ka. Dobra, w ostatniej chwili. No i bez tej R-ki to byłoby problematycznie tutaj naprawdę. Dobra, jeszcze nie ma tragedii. Znowu R-ka. Można ich tu... O, o, o! Dobra, prawy smok. Może było źle. Jeszcze mamy chwilę, jeszcze chwilę. I tu padnie kilka leveli. Znaczy, dużo expa, może tak. Pick up range plus 1. No to dobre jest. Dobra, weźmy to raz. I podnosimy z daleka. Okej. Okay. Nie wiem, czy te kaktusy biją, ale wydaje mi się, że tak. Nie chcę próbować. Kolejny expik. Nie, powiem wam, wciągające to jest. O Jezu, R-kę niechcący odpaliłem. Puszczaj, zbieramy na smoka znowu. Myszkę też często gubię. Oj.
szukamy jeszcze HP-ka jakiegoś. Życie, 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 życie. Oj, 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 goblin! Czy nie? Dawaj mi to. Atak speed plus 3, damage minus 25. Nie. O tym strzelaniu to i tak często zapominam, więc to nie jest takie ważne, że... Dawaj szansę na zamrożenie, to będzie dobre. O, teraz ładnie levela wleciało z tego... Z tej skrzynki. Oj, 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 małe obrażenia już robimy tym mobom. Nie, może i nie takie małe. Dobra, ubieramy na smoka, na smoka, na smoka. Mamy już? Mamy, dobra, no i o to chodzi. Zbieramy z większej odległości, uwaga i... Oj, kurwa. Myślałem, że się zmieściłem pomiędzy nimi, a jednak nie. Jest pocjon z życiem i na górze też jest pocjon z życiem. Dobra, jedno życie. I tu drugie życie. Dawaj, leć tam. Yeah, pięknie. No, jest szansa, że przetrwamy, moi drodzy. Chyba, że zaraz nas coś ciekawego zaatakuje. Dobra, cool. Znowu level. Range plus 1, reload speed plus 2. Knockback, projectiles. Dobra, to weźmy. A, ja nie muszę klikać, wystarczy, że trzymam lewy przycisk myszy, okej. Dobrze wiedzieć. Przejdźmy przez ich środek tutaj. Tędy. Tędy. Lubię jak tak na milimetry wymijać. Tak samo lubię samochodem tak jeździć. Wiesz, że się zmieścisz, ale ktoś nie wie, że ty się zmieścisz. Wiecie, o czym mówię. Dobra, na razie dobrze to idzie, ale nie chcę używać tego smoka. Aż pocjony się marnują. Bo wiem, że zaraz nam coś tu wyskoczy. Ja użyję smoka, a tu nagle bosik wyskoczy. Co dalej? Freeze chance. Health potion. Dawaj to. Yeah! Tylko w życie idziemy, to jest najważniejsze. Bo z tymi obrażeniami i tak dalej, to zawsze sobie można poradzić jakoś. No tamto chciałem wziąć, jeszcze tam było dużo expa, ale... Ale tego tu już biega, ja pierdzielę. Ouu, R-ka! Dobra, i uciekamy z tym. Dobra, udało się. Ponownie. Jeszcze miałem smoka w razie czego. Mordujemy! Oh shit. Okej. Okay. I zbieramy teraz XP-ka całego. Pięknie. Project to jest pick-up range. Walk speed. Walk speed albo pick-up range to jest. I to jest dobre. Dobra, walk speed na będzie. Teraz tutaj chciałbym przejść. A przedostać się, tu jest dużo expa. Który mamy poziom w ogóle? Jest to gdzieś 22 chyba. Zabitych 3,5 tysiąca mobów. Fajnie. Fajnie, że zamrażamy w ogóle te moby, to jest dobre. Raz na jakiś czas, ale zamrażamy. Okej, 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 okej. Trochę ich tu dużo, przydałoby się... Ja, ale noc zaswędział, przydałoby się smoka odpalić zaraz. Ale nie ma tragedii, mamy dużo życia. Tylko wygląda dobrze. O cholera, dobra, odpalamy smoka teraz. Jeszcze nie teraz. Bo jeszcze tego nie ma tak dużo. O R-ce muszę pamiętać. Na razie jest dobrze. Chyba, że ja mogę wyskoczyć w ogóle z tego spacją, ale chyba wolę nie próbować. Walk speed. Dawaj tu, wal. Orka, orka. O cholerka. Jak ja wystrzeliłem poza to? Ktoś mnie wykopał, czy co? Okej.
Nieważne. Ważne, że się udało. Czyli da się z tego wyjść. Strzelamy, 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 strzelamy. Q, E. Znowu Q. 8 minut jeszcze tylko. Naprawdę, te misje są za długie. Chyba, że ja już przejdę grę jak to... Jak to wypełnimy? Okej. Okay. Jakby za długo to trwa wszystko, tak. Wolałbym takie krótkie misyjki. Wiecie, o czym mówię. Zbieramy sobie XP-ka całego. No i mamy level. Projectiles plus 2, pickup range, walk speed, damage. Nie, nie zrobię sobie tego. To jest mocno kuszące, jak widzicie, 35 obrażeń więcej, no ale jeden raz wolniej chodzicie, no to trochę to jest chyba przesada, myśmy w ogóle nie ruszali się prawie. Potion, dobra, i znowu mamy full HP. To czas na smoka? Odpalmy. Rewelacja. I teraz tam jest bardzo dużo expa. Trzeba się tam przedostać. R. I wbiegliśmy do środka. Nie, ta R-ka nawet szybko się ładuje. Mógłbym częściej tego używać. Patrzcie, biliśmy level i już prawie kolejny się wbił. A nawet chyba kolejny. Swift Lex plus 0,3 speeda. Charge. Dobra, dawaj bieganie. Ja muszę mieć to bieganie jak najszybsze. O cholera, teraz będzie ciężej. R-ka. Och, kolipka, utknęliśmy. Skacz, 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 skacz. Dobra, nawet nas nie zdążyli zaatakować. Ole, już byliśmy utknięci strasznie pomiędzy nimi. Uhuhu. To nie było ciekawe. 30 minut poszłoby się walić. Skrzyneczka, dawaj mi ją. Dawaj, 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 dawaj. Mamy to. Niebieska potka. No ten smok nie daje na razie aż tak dużo, szczerze mówiąc. Może potem będzie dawał jakoś więcej. Dobra, udało się uniknąć. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra. Te są w ogóle jakieś zielone, to chyba mocniejsze jeszcze. Podejdź. Ej, ten nas nie uderzył nawet, co jest? Dotknął nas i to tyle. Dużo tych mobów tak robi. Te w ogóle stoją w miejscu, jakby się zacięły. Patrzcie. Ciekawe, dobra, dobra, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Trochę ich się dużo zrobiło, my małe obrażenia już robimy. Ale nie musimy ich zabijać, ważne, żebyśmy ich do siebie nie dopuszczali. To nie jest takie ważne, myślę, że zamrażanie. R-ka. Przebiegamy. Przebiegamy. I spacja. Dobra. Q. E. Te miecze chyba dużo biją, co? Q. A ja nie strzelałem przez jakiś czas, bo się coś zacięło. Trzymałem lewy przycisk myszy i to tyle. Okej. Okay. Zróbmy takie kółeczko w ogóle jeszcze po prostu. O nie, bo ta mapa jest dosyć spora. Au! Tu nas dupnął. Goblin. Trzeba HP znaleźć. O cholera, ile taka armia za nami biegnie. Nie, kolec nas od kaktusa ugryzł. Nie wierzę w to. Dobra, biegnę teraz w tą stronę, bo tu może HP jakieś zostawiły te moby. Szybko, szybko, szybko. Dawaj bieganie. Siup, 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 siup. Biegniemy, nie ma życia. Nie ma, fuck. Ale level może wpadnie. Smok. Smok się naładował, dobra. Rewelacja. I... Odpalamy smokę, dobra. Jeszcze, 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 jeszcze level. Ty, tylko nie zrzuć mnie ze smoka teraz.
No to będzie słabe. Reload speed. Epic. Dobra, to jest epickie, więc weźmy to. Dobra, koniec smoka, koniec smoka, koniec smoka. Woo! Gdzie jest jakieś życie? Fuck. Fuck, 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 po nas będzie. Oh shit, 1 HP. 1 HP, moi drodzy. To będzie koniec. Nie ma żyć w ogóle, żadnych żyć tutaj potionów nie ma. Dobra, musimy od nich odbiec, oni są wolniejsi od nas. Trzeba to zrobić po prostu na spokojnie. Używamy ciągle spacji, jak tylko się da. Jeszcze, jeszcze, jeszcze spacja. Okay, logicznie, logicznie podejść do tego. O cholera, ile tego biegnie. Dalej biegnij, 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 Kasior. Tu są pociony, jest pociony z życiem, patrzcie. 3. Raz. 2, 3. Smoczek. I to jest dobra opcja ta spacja. Nie używałem tego za bardzo. Oj, 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 bo teraz też stąd biegną. R. O fuck, nie da się tego ominąć. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck, o fuck. Ja chcę stąd wyjść. Nie, po nas. Nie, R. 2 minuty 48 sekund do końca. No ale niestety nas zamknęli. I na takie właśnie okazje chciałem zostawiać smoka, ale się popędziłem i użyłem go wcześniej. No cóż, moi drodzy, to jest tyle. Nie start new run, tylko wyjdźmy z tego. Nie potrafię za bardzo. Loading. Black Dragon Mage. O, proszę bardzo, jesteśmy teraz w hali. Chyba mieliśmy się tu dostać wcześniej, wiecie? A ja całą rozgrywkę przegrałem w tamtym. Co my tu mamy? Trzeba coś odblokować, jakieś nowe przedmioty w ogóle na start. I potem się pewnie łatwiej zaczyna. Okej. Dobra. Za złoto się właśnie kupujemy. Mamy 3124 złota, ciekawe. Okej. I nowe różdżki. Fajne. Moi drodzy. To na tyle. Wyjdźmy sobie do menu. Black Dragon Mage. Ocencie, dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało. Łapka w górę, komentarz, co sądzicie o gierce. A zatem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!